Dzień dobry. Jesteśmy w Przemyślu na dworcu kolejowym. Z całą ekipą. I udajemy się na peron numer 2, gdzie będziemy jechać do Pragi. Bartuś nam pomaga. Co, ja nie jadę? Ty nie jedziesz, niestety. Nasze uśmiechnięte dziewczyny. Zadowolone. A ja nie jestem tak wyzwana. Dobrze. Mama, jak ci się już podoba start? Jest piękna pogoda. Cieszę się, boję się. Dlaczego? Będzie dobrze. Będzie zwiedzanie przez bieganie. Z tym zwiedzaniem to nie wiem, czy uda mi się coś w ogóle zobaczyć, jak mi będzie pot zalewał oczy. Ale nie, nie, mamy jeszcze całą sobotę, niedzielę po południu, także Hradczany, Most Karola, wszystko jest nasze. Jak na brak przedziałów i tak było fajnie. Z Kasią nam się jakoś tak ta podróż szybciej przeleciała. Tak, ze mną zawsze jest szybciej, przyjemniej i wesoło. Bo Kasia ma zniżki dla seniora. Pierwsza nasza próba w Pradze. Piana nie opada. Piwka. Staropramen, niefiltrowane. Niefiltrowane, ja lubię takie. One są takie bardziej drożdżowe. Mam i wrażenie. Tutaj faktycznie można położyć zapałeczkę i na pewno. Nie, bo jeszcze. A ja mam klasyczny staropramen. Bezalkoholowy.
A wy co macie? Co masz, Tircia? Lód. I wciągasz nosem tą lemoniadę. Dobra. A Kasia? Juicy fruit. Kasia tak po prostu arystokratyczne ma tutaj zapędy. I soczek. Złota uliczka. Tylko dla nas. I bez biletu. Biegowe kramarki, taki jarmarczek, żeby się zarejestrować, nie ma w ogóle innej drogi, tylko trzeba koniecznie przejść przez kramy. Reszta przejść jest zagrodzona bramkami. O, Krakowia Maraton, patrzcie. Polska Maraton. Zapisujemy się. Krakowia, zapisujemy się. Lubiana, zapisujemy się. Cześć. Hejo. Trento, zapisujemy się. Jena, zapisujemy się. Video, Frank, też się zapisujemy. No i tutaj jest ukoronowanie wszystkich maratonów. Tu się kiedyś też zapiszę. Teraz będzie otwarcie pakietu. Pakiet składa się z... Dla maratonczyka oczywiście. Z numerku. 3995 i z jakiejś tam jeszcze wkładeczki z Volkswagena. To by było tyle. I z agrawek. I z agrawek, ale my mamy pasy. Kasia ma agrawki. Ja mam agrawki, tak. Ja agrawki. Gdzie one są? I z wypasionej skarpet. Aż się boję, co to będzie. Co to za skarpety, ale może okej. Okay. Okej. Okay. Skarpetka. Kompresyjna taka, ranczech. No, akurat na moją stópkę MK będzie. Dziewczynki podobne. Każda w innym kolorze. I plecaczek, ale może plecaczka rozkładamy? Dobra. Rozłóż, Anuś. Zaprezentuj, proszę. Takie cuda. Takie cudo. A dziewczynki jeszcze dostały? Koszulki, ale mamy schowane do plecaka. Dobrze, potem pokażemy. Albo pokazać. Dobrze. Proszę pokazać, jak już całość to wszystko. Maratonczycy nie dostają koszulek, tylko półmaratonczycy. Mogliby tego nie przeżyć. No. Bardzo ładna. All runners are beautiful. Mam nadzieję, że będzie idealna. M-ki? M-ki. Dobrze. No to chowamy nasze skarby. Akurat jak wysiadałem z tramwaju razem z Anią, z Kasią i z Mają, to zepsuła mi się szlufka od tego paska. Akurat przed odbiorem pakietu. Tak się szczęśliwie złożyło, że na stoisku Garmina wymieniłem sobie na nowy pasek. Nie wiem, czy oryginalny, ale w sumie niedrogo dałem. Około 7 dyszek. Także ja już jestem po zakupach. Tak, będziemy testować larwy. Pani nam tutaj zaraz pyszne rzeczy, a tu są świerszcze. No dobra, dajcie rączkę, piersi. Tak się, tak ładnie, troszkę. Okay. Pyszne, chipsik. Śmiało. Dobra. Bądźcie odważne, dziewczynki. Piotrek? Jak chipsik smakuje? Mnóstwo białka w tym jest. Nie ma zapachu. Jest. Bogato białkowe. Protein, masa. A proteiny, ale to jako chipsy. Jest, jest. Patrz, jak dziecko jedzie. Ale pyszne. Tamto chili bardzo dobre. A teraz czosnkowe, tak? Tak, teraz jemy czosnkowe. Maja? Już nie? Jest, proszę zapytać.
O czekoladę jeszcze. Wiesz, tak, tak się rusza, nie? Tak na ręce. Czosnkowe, przepyszne. Proszę? Nie, dziękuję. Dobre. Ostatnie czekoladowe. I teraz coś na słodko? Czekolada, jo. Czekolada. Teraz deserek. Tak, czekoladę tutaj słodycznie damy. Dziękujemy. To i do jogurtu trzeba, jak to rada. To by się ono to poprawiło. To są dobre. No to są dobre. Do jogurtu. Tak? O, super. Zobaczki. Trochę czekolady już. Dobre czekoladowe? No to jest. Ja ci oddam te czekoladowe. Jedz. Dobra. Dobra. Do widzenia. Bardzo dziękujemy pani. Do widzenia. Dla mnie chili i czosnkowe najlepsze. Czekolada. Larwy czekoladowe są ciut za słodkie. Lepsze są czosnkowe i chili. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Mamy którego dzisiaj? 5. Mamy 5 maja 2024 roku. Jest godzina 8:16. Idziemy na miejsce startu maratonu praskiego. Tak. I półmaratonu. Ja biegnę maraton i będę supportem dla mojej Ani, która biegnie pierwsze 21, a potem kończy, dostaje medal. Tego się trzymamy. I potem Kasia dalej kontynuuje ze mną już do końca. Także mamy maraton i dwa półmaratony. I jednego supporta w postaci Mai. Jakie wrażenia? Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest stresik? Jest. Tak ma być. Jest ciepło. Słoneczko świeci. Jest bardzo przyjemnie. Tak. Aby nie było za gorąco, ale... Praga jest dla nas łaskawa, jeżeli chodzi o pogodę, także jest koło 15-16 stopni, później ma być koło 20. Ma raczej nie padać. Wszystkie drogi prowadzą już na rynek. Dziś się zaraz zacznie. To the last 10, I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. Już jesteśmy w korytarzu D, w części D, w której startuje Ania. Ja powinienem być dużo, dużo z tyłu, ale mamy więc razem. Tam jest z tyłu, a tam jest przód. Jak jest? Fajnie. Prawdziwa wieża Babel. I to jest piękne. I to trzeba doceniać. Tak. Jeszcze? Strasznie dużo ludzi, strasznie. Nie wiem, czy tak w Krakowie też tak było. Nie wiem, ile było. Sprawdzimy, ile było ludzi. Tu jest około 8 tysięcy osób startuje na tym maratonie. To nie są liczby takie jak w Berlinie, w Londynie czy w Nowym Jorku, ale na początek też całkiem niezłe. Thank you.
Biegamy na pierwszy most. Tam w tle most Karola. A my przekraczamy Wełtawę. I będziemy kierować się w stronę Hradczanów. Tam w oddali. Już pierwsze sikania. Chłopaki nie wytrzymali nawet do pierwszego punktu, czyli na trzecim kilometrze. No ale stres robi robotę. Brawo! I wbiegamy na most Karola. Most jest tylko dla nas. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Thank you. Thank you. Woo! Ah! Woo! Woo! I lecimy dalej. My mamy ciężko? Nie, my nie mamy ciężko. Niektórzy mają bardziej. I tym bardziej szacun dla nich. Jest szacun. Patrzcie, jakie cuda w Pradze. Szalony architekt. It's for me? Yes. Oh, thank you, thank you. No popatrzcie. Jeszcze na piwko się załapałem. Anuś. Piwerko. Piwerko. A to pilsner. Ale nie chcę. Nie chcesz, dobra. No to na zdrowie wszystkim biegaczom. Dobra. Przed nami co? Dyszka. Już prawie połowa. Ania wciąga żelik na biegi uliczne i trailowe. Najlepsze sisy. Nikt mi za to nie płacił. Sisy są najlepsze do momentu, jak nie znajdę czegoś lepszego. I z powrotem na rynku. To jest coś pięknego. Takie rzeczy są po prostu warte.
tego maratonu. Naprawdę. Wielki szacun dla tej dziewczyny, która tam jedzie, dla tych ludzi, którzy pchają. Chęć życia to jest coś pięknego. Radość życia to jest coś pięknego. Ludzie, mamy jedno życie. Trzeba się z niego cieszyć jak najbardziej. Za około 5 km będzie zmiana. Anusia już będzie zwycięzcą. Bo już da radę te 5 km. Raczej. To już musisz dać. O, biegną ci najszybciej. Poczekaj. O, pierwszy biegnie. Popatrzcie. Godzina 13. Niezły jest. Dla nas piwko jako paliwko to będzie już po obiegu. Mijamy ten znany krzywy budynek, który ma symbolizować dwie postacie. Z tego co się doczytałem, Freda Astera. A druga postać to jest tej Ginger Kelly. Rose chyba się jakaś. Albo Ginger Kelly. Jeżeli się pomylimy, to poprawię w filmiku. Wrzucę jakiś tekścik. Ale no ciekawy budynek. Jeszcze easy. The Commodore faint no more. Dlaczego chcieć więcej? No i zbliżamy się do 20 kilometra. Został kilometr i ciśniemy, Anuś. Ile się da. Brawo. Słuchajcie, my już widzimy, wy jeszcze nie. A my już widzimy 21 kilometr. To już tu. 21. Ja już nic nie widzę. Ja widzę. 21. Jest! Brawo! Uwaga! Kasiu, poczekaj! Dziękuję! Aniu! Dobra, okej. Pa, dziewczyny! Pa! No i idziemy sobie z Mają. Maja czekała na mnie na 21 kilometrze. I ja dobiegłam. I to w ogóle jest niesamowite. Ja dobiegłam w bardzo fajnym czasie. A Maja dostała piątkę z biologii. Przyszła informacja z bardzo ważnego sprawdzianu. Także mamy same sukcesy. A teraz idziemy powoli na autobus. Tym autobusem dojedziemy do centrum. I tam będziemy już czekać na tatę i na Kasię. No to już Anię pożegnaliśmy. I teraz z Kasiunią biegniemy kolejne 21. A to ostro ciśniemy. Zaraz zobaczymy, gdzie jest echo. Jest echo? Uwaga. Jezeho. Biegamy sobie niby po kulturalnej stolicy Pragi, a tutaj patrzcie. No i co? I co? Czy to tak wypada? Ajajaj.
tego się po Czechach nie spodziewaliśmy. Kasiu, jak się biegnie już na prawie 30 kilometrze? Nieźle. Rozkładamy siły, mierzymy siły na zamiary i pchamy do przodu. A my znowu na moście. Po lewej most Karola. Przed nami Hradczany. I Kasia. A po prawej ja, uśmiechnięta ja. Kasia. Tak, Kasia Topikowska. Dzięki. Thank you. Dobiegamy do 39 kilometra. Teraz już tylko prosta do mety. A tam czekają nas tylko same nagrody. Medal, banany. A nasza Kasiunia już na 19 kilometrze, czyli na 40. 41 kilometr już w nogach dla niektórych. Jest coraz ciężej. No i słabo, ale będzie żył. Zasłabnięcie. Chociaż szkoda, że tak blisko. Podobnie było w Budapeszcie 2 lata temu. Też byłem świadkiem, jak chłopak na 41 kilometrze już w zasadzie prosta była długa. Tak jak tu, tylko twarda przestrzeń nad Dunajem, a on leży zielony, podpięty do kruplówki. Nie tak jak Kasia, która daje radę i się nie poddaje, bo umiejętnie rozkłada siły. Ale to jest cecha ludzi dojrzałych, dorosłych. Z odpowiednim peselem. Z odpowiednim peselem i bagażem życiowym. Ostatnie metry już do mety. Daliśmy radę. Pogoda była super. 300 metrów pokazuje. Biegnij, biegnij. Jakaś zbysiu, který má tady větší či menší zástup vlastních kamarádů, kamery, které jsou plné kroků, stejně jako fotoaparáty. Ano. Tuto chvíli se vyšší na skupy lidi. Proszę powiedzieć, jak wam się podobało? Ja? Nie Kasia pierwsza. Jeśli chodzi o grę w byczki, to ja przegrałam. Skupmy się na maratonie. No, było fajnie. Było fajnie. Byłaś zmęczona? Było ciężko? Na serio, serio. Tak serio. Nie, bardzo dobrze się czułam. Coś trzeba powiedzieć? Prawdę. I tylko prawdę.
tłam. Ja nie umiem do kamery. Dobrze, nic nie szkodzi. To będziesz mówiła do mnie. Czyli było ciężko, ale czy ci się podobało po prostu? Bardzo mi się podobało i myślę, że będę jeszcze biegać. Więcej. Więcej. Co jeszcze mam mówić? Aha, na mnie się patrzy. A, dobrze, to się patrzy na ciebie. Tak, wtedy ja to powycinam wszystko, Kasia, jak ty będziesz tak gadał. Dzisiaj nie umiem gadać. Czyli było wszystko fajnie, po prostu... Tak, polecam innym także. I bieg w Pradze to też było coś takiego tak, naprawdę fajnego, wyjątkowego. Teraz Anusia. Ja uważam, że to był bardzo udany wyjazd. Głośniej. Podobało mi się bardzo. To był super wyjazd, pogoda była świetna. Bardzo się cieszę i jestem szczęśliwa, że przebiegłam półmaraton pierwszy, taki miejski. I jak sobie tak to przeanalizowałam, to w sumie patrząc na mnie, na moje możliwości, na to ile ja biegam, to chyba mogę być z siebie zadowolona. A poza tym byłam w takim świetnym towarzystwie, że naprawdę mogłam sobie i poużywać, i pośmiać się, i powygłupiać, i naprawdę. I nasze dziecko też się spisało na piątkę. Ja już swoje świetny zrobiłem. Support, super towarzystwo. Tak, teraz. Bardzo. Praga przepiękna. Jeszcze musimy zacząć. Czyli same plusy. Tak, same plusy. Maju, a ty? Tobie się też podobało? Podobało się czy nie? Od różnych wysiadających. Nam się bardzo podobało. Ja tutaj będę w imieniu Maju mówił. I wszystkim chciałem podziękować za ten wspólny wyjazd. Było super. Widzimy się. Kasia też chciała podziękować. Już nie pokazujemy jej, to wystarczy. Czyli wystarczy na tym nagraniu. Zbyt dużo wrażeń. Tak. I widzimy się za dwa tygodnie znowu. Pa, pa.